Witam Was serdecznie, Szabak, na polskiej ziemi, na zielonogórskiej, lubuskiej ziemi. Jesteśmy w samym środku szkółki leśnej, tutaj w Zielonej Górze. Panie nadleśniczy, drogi, absolutnie nie depcze sadzonek i pamiętajcie, kolarze czy turyści, aby tego nie robić. Jeżeli się znajdziecie, omijajcie je z daleka, ale w takiej pięknej scenerii chciałem zrobić dzisiejszy odcinek, a jest nim przedstawienie Wam mojej nowej wyścigowej broni. Jest to Merida 969 Team. Trochę już wiecie, na Instagramie zdjęcia widzieliście, jakieś filmy widzieliście. Jeszcze na tym rowerze dużo nie przejechałem kilometrów, więc to nie będzie już długodystansowy test, ale ten test taki początkowy, recenzja, w którym powiem Wam, co tutaj pasi, co nie pasi. Ponieważ zrobiłem około 200 km na asfalcie na Islandii, 50 na treningach, na szutrach i 60 podczas zawodów, jeżeli coś w rowerze Wam nie pasuje, to na pewno wtedy Wam nie przypasuje, kiedy walczycie o powietrze w czwartej czy piątej strefie, ja akurat w czwartej na Blue Lagoon Challenge, więc opowiem Wam teraz właśnie o tej maszynie. 96 oznacza wersję czy modele Meridy typu full suspension, czyli z pełnym zawieszeniem przód i tył. 96-96 oznacza tylny skok, 96 mm. Uwaga, wersja na średnim kole, czyli 27,5, będzie miała 110 mm skoku. Właśnie ta dziewiątka oznacza, że jest to duże koło 29er, siódemka oznaczałaby 27,5. Team. To jest dla mnie niebywałe, że mogę jeździć na rowerze, na którym jeździł też i brał udział w jego projektowaniu sam José Antonio Hermida. To jest najwyższy model. Teraz naprawdę tylko dbać o to, żeby moja noga była godna tego, na czym jeżdżę, bo rower jest niesamowity. I co tutaj mamy? Mamy rower, który w katalogu Meridy waży 10,01 kg i teraz uwaga, rama L na mojej wadze 10 kg. Bardzo dobrze dla Meridy, bardzo dobrze, że niektórzy producenci podają wagę, nie bojąc się nie wiem czego, bo przecież i tak się zważy rower i da się gdzieś tam na wagę rowerową, więc 10 kg to jest rzecz fajna. Teraz z moimi pedałami M520, z koszykiem na bidon, moim siodełkiem, moją kierownicą aluminiową 600 mm i rogami, ponieważ oryginalna karbonowa Meridy nie jest kompatybilna z rogami, nie można jej zaciskać na końcach, to jest waga między 10,6 i 10,7 kg. Tak mi to wychodzi. Czyli rozmiar L, full suspension 10,6. No, myślę, że tu się pojawią niedługo jakieś fajne kranki z dodatkową, lekką platformą. Dlaczego, to Wam opowiem. A w tym odcinku chcę, żebyście może zapamiętali dwie rzeczy. Pierwsza to jest efektywność, z tym się wiąże dla mnie ten rower, a druga to taka, że moim zdaniem ten rower skradnie inną grupę użytkowników niż jedynie ścigających się w cross country i w maratonach i o tym to Wam podsumuję na koniec. Mamy, jeżeli chodzi o ramę, no tutaj oczywiście w pełni karbonową, mamy przedni trójkąt CF5, czyli ten najwyższy carbon fiber, włókno karbonowe Meridy. Z tyłu mamy karbonowy wahacz i karbonowy rocker. Można kupić wersję z nieco cięższym przednim trójkątem CF4 i taką samą resztą nieco taniej. Potem mamy wersję carbon przód CF4 i aluminiowy tył z karbonowym rockerem i w końcu wersję aluminiową. Jest w czym wybierać. Dwa rozmiary kół z nieco innym skokiem. Coś ciekawego moim zdaniem. Proste zawieszenie. Mamy tak zwany jednozawias, czyli tutaj mamy oś obrotu, wokół której obraca nam się nasz wahacz i pomiędzy tą osią obrotu a osią koła nie ma już żadnego drugiego pivota, tak? Czyli proste zawieszenie. Jak wiecie, damper wrócił z dołu na górę i jest to najbardziej optymalne ustawienie dampera właśnie jeżeli szukamy efektywności, jeżeli chodzi o pedałowanie, nie tracenie energii oraz blokadę. Blokada w tym położeniu dampera działa bardzo dobrze. To jest świetne. No i tak, o sprzęt. To po kolei w takim razie. RockShox RS1 będzie osobny odcinek na ten temat, bo jest o czym mówić, a przede wszystkim jest kilka rzeczy, które muszą znać użytkownicy tego Amora, zanim go zaczną używać, bo można go po prostu zniszczyć. I rower testowy, na którym jeździłem, jeżeli pamiętacie, w Nowym Mieście był błędnie przygotowany pod tym kątem, więc tak. Skrętna sztywność, o tym już mówiłem, nie lubię jej, jest słabsza. Przesiadanie się z lefty, które jest bardzo sztywne, na taki amor pod tym względem nie jest dobrym uczuciem. Sztywność boczna jest taka sobie. Sztywność przód tył jest niezła, natomiast czułość jest niesamowita. Tyle na razie na temat RockShoxa. Oczywiście w tej cenie waga 1660 gramów ponad. Dla osób, które z własnej kieszeni wyciągają pieniądze, nie będzie to wybór najlepszy. Reba czy Seed będzie tutaj idealna wręcz. RockShox, ten Upside Down RS1, bardziej ciekawostka, albo dla kogoś, kto tak jak ja po prostu dostał rower, z czego niezmiernie się cieszę. Wygląd mega. Teraz tak, RockShox Monarch XX z tyłu.
I idziemy do napędu. SRAM Eagle XX1, czyli napęd jednoblatowy, 12-rzędowy. Co na ten temat myślę? Dwie rzeczy bardzo proste na temat tego napędu. Pierwsza, jest wyjątkowy pod względem jakości i zapinania się łańcucha na zębatkach z tyłu. To jest dopracowane do perfekcji. Szczegóły Wam pokażę w osobnym odcinku. Druga rzecz, samo założenie posiadania 12 przełożeń dla zakresu przełożeń do mnie nie przemawia, bo po prostu dla mnie nie jest aż tak potrzebne, czyli mamy 10-50 zębów, a brakuje mi wciąż odpowiednich przełożeń kadencji, czyli one są za duże różnice pomiędzy zębami, a jakby zakres mi aż tak nie jest potrzebny. Wolałbym biegać na podjazdach jakichś tam bardziej stromych, a mieć możliwość lepszego doboru kadencji, co widzicie chociażby podczas Blue Lagoon Challenge, kiedy jadę zwłaszcza na asfalcie, ale też bez problemu, kiedy my się ścigamy na szutrach, na ścieżkach leśnych, single trackach nawet, które są płaskie, 30 na godzinę to jest leciutko lecimy i tam brakuje mi czasami kadencji, a właściwa kadencja przy rowerze Full Suspension jest jeszcze ważniejsza moim zdaniem, więc to są dwie rzeczy, które na razie Wam na ten temat mówię. Przejdźmy do kół. DT Swiss XR 1501, jakość niesamowite, koła idealnie proste, co nie jest tak oczywiste, kiedy kupujemy dzisiaj nowe koła, więc one były już naprężane, rozprężane i nic się nie zmienia. Jak były proste, tak są, a rower tłukłem już trochę. Teraz, system Boost, czyli szeroka piasta, szerokie koło i w ogóle szeroki tył. Mamy 148 mm tutaj. Niektórzy mówią, że jest to znowu marketingowa paplanina, no bo mamy tak sztywne koło, że rama nie wytrzymuje i mogę się z tym zgodzić, gdyby rama tego nie wytrzymywała. Natomiast tutaj, mimo tego, że jest to rama roweru Full Suspension, czyli ona jest zawieszona na piwotach, sztywność tego jest świetna i gdyby gdzieś coś się wyginało nie tak jak trzeba, to na pewno by mnie to denerwowało, bo lubię pocisnąć też na zjazdach, pod tym względem bardzo fajnie. Opony Maxxis Icon, pisaliście jedni, że udało Wam się je zerwać, urwać gdzieś, przeciąć, inni, że nie. Przeszedłem na system tubeless, wytrzymały tam te pola lawowe, ale jednak szukałbym tej wersji EX bodajże, albo EXO chyba, z mocniejszym rantem, bo ten, kiedy go brałem do ręki, wymieniając z dętki na bezdętkę, naprawdę jest tak cieniutki, tak mięciutki. Pewnie opory toczenia przez to też mniejsze, ale raczej stawiałbym na nieco cięższe opony, ale trochę dające mi chociażby gdzieś tam w umyśle większe poczucie bezpieczeństwa, że to mi się nie, że to mi się nie rozwali. Prowadzenie linek. I to jest rzecz, która, do której zawsze nawiązuję, bo niestety bardzo często jest zepsuta w rowerach. I tu Wam powiem, że jest to zrobione świetnie. W tym rowerze możemy zamontować wszystko. Mamy grupę mechaniczną, możemy zamontować grupę elektroniczną, czyli do DI2 przystosowana. Możemy zamontować opuszczaną sztycę, proszę bardzo, i możemy zamontować przednią przerzutkę. Wszystko, co tylko jest możliwe. I to nie oznacza, że mamy nie wiadomo ile otworów w ramie, bo mamy tutaj w główce, w zasadzie to jest taki już box, takie pudełko przednie ramy. Mamy dwa takie ładne inserty, które ciasno trzymają pancerze, dzięki którym pancerze nie latają w środku, nie uderzają o ramę. Świetnie to zrobione. Gdyby to miało gdziekolwiek latać, to na tych polach lawowych islandzkich na pewno by latało. Nie było problemu pod tym względem, więc pod tym względem piątka. Odkręcanie, wyjmowanie ich to bajka, więc wymiana pancerzy będzie też dużo łatwiejsza. Teraz tak, pancerze wychodzą nam w okolicach mufy suportowej do tylnego hamulca i do przerzutki. I teraz ten, który idzie do tylnej przerzutki, jest bardzo fajnie chroniony dodatkową gumą, jak widzicie, na trzech zaciskach, opaskach zaciskowych i porządnym kawałek gumy. To nie jest jakaś naklejeczka na rurce łańcuchowej. To jest kawał gumy, który tę rurkę chroni, z czego jestem zadowolony. Poza tym też główna rura jest od dołu również gumową, taką porządną naklejką chroniona. To jest świetne. Hamulce SRAM Ultimate, tu mamy Level Ultimate. To jest dobra siła hamowania. Jak na razie nawet nie hałasowały ani na mokro, ani na sucho. Jestem zadowolony. Nie mam jakby nic więcej do powiedzenia. Śmiało można jednym hamulcem hamować. Jest nieźle pod tym względem. No i to by było na razie tyle, jeżeli chodzi o blokadę. Blokada jest to tak zwany X-Lock hydrauliczny, czyli blokujemy jednocześnie amortyzator i damper. Jest bardzo wydajna, jednak przy większych uderzeniach amortyzacja zareaguje. Nie otworzy nam się ta blokada, ale ona zareaguje i wróci do swojego położenia, co mi się podoba. Jest to zrobione naprawdę całkiem fajnie, z tego jestem zadowolony.
I teraz, kogo skradnie ten rower? No, na pewno się nadaje do wyścigów cross country na trasach typu Nowe Mesto. Na pewno się nadaje do wszelkiego rodzaju maratonów. Niesamowicie pomoże i powiem Wam też w innym odcinku, kiedy pomaga tak naprawdę, a kiedy przeszkadza, jakie są mity na ten temat, jeżeli chodzi o fulla. Natomiast trailowcy, którzy lubią pocisnąć z góry, ale też nie chcą traktować podjazdów tylko jako dojazd do kolejnego zjazdu, uwierzcie mi, 96 mm to nie jest mało. Nie tylko można skoczyć z dropa, ale można pocisnąć. Nie ustawicie go tak miękko, jak ustawicie sobie 130-140. Tylko że rowery 130-140, pamiętacie moją minę, jak jechałem na Cannondale Triggerze? Świetny rower, on zjeżdża świetnie, ale na podjazdach się człowiek na nim umęczy. Mimo możliwości tam zmiany progresji tego Amora, jeżeli lubicie i podjeżdżać, i zjeżdżać, i nie chcecie mieć hartela, chcecie fulla, to nie jest to rower, który bym ominął. Nie patrzyłbym tylko pod kątem XC Maraton, tak jak to widać na stronie Meridy. Trailowcy, niektórzy ścieżkowcy polubią tego typu rower. Celowałbym tu szczególnie w wersję albo z aluminiowym trójkątem tylnym, czyli wahaczem, albo w ogóle wersję aluminiową. Jeżeli ma stać Was oczywiście na karbon, to jak najbardziej. Natomiast kinematyka będzie podobna, a ona jest po prostu wydajna. Nie przeszkadza podczas pedałowania. Bardzo często na podjazdach, kiedy naginałem mocno na stojąco, jechałem na odblokowanym całym tym systemie, więc to mi się bardzo podoba. Dziękuję Wam za odwiedziny w Szkółce Leśnej Zielonogórskiej. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące roweru, to zadajcie je w ciągu przynajmniej 2 dni od opublikowania. Postaram się na wszystkie z nich odpowiedzieć, jeżeli będę znał odpowiedź. A przy dalszym użytkowaniu, oczywiście w odcinkach serii Mój Sprzęt, aktualizacja, będę Was informował, jak to wygląda. Tyle na dzisiaj, a jutro już nasz live, to znaczy już go oglądaliście, bo to macie ten odcinek później gdzieś tam opublikowany. Natomiast ja wracam do rutyny treningowej i teraz moje nogi muszą nadążyć za tak dobrym rowerem. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!